Ostatnie tygodnie przyniosły bardzo wiele wydarzeń, jeżeli chodzi o historię Wielkiej Brytanii. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że historia toczyła się na naszych oczach. Zmarła najdłużej panująca monarchini w Wielkiej Brytanii, królowa Elżbieta II, ale wraz z nią skończyło się coś jeszcze. Skończyła się pewna epoka i tak naprawdę każdy z nas w jakiś sposób poczuł, że ta śmierć go dotyczy. Setki ludzi, którzy godzinami stali po to tylko, aby pożegnać królową, po to, aby zobaczyć choć przez chwilę trumnę z jej ciałem, świadczy o tym, że zmieniła ona życie bardzo wielu ludzi i dla bardzo wielu ludzi była ważna, nawet jeśli tak naprawdę nigdy jej nie poznali. Dlatego chciałabym zrobić o niej serię programów z Wyspa Historii, po to, abyśmy poznali może. Choć troszeczkę, tę osobę, której twarz kojarzy każdy z nas i która była obecna w życiu większości z nas przez bardzo, bardzo długi czas. Zapraszam na opowieść o królowej Elżbiecie II. W życiu każdego z nas są momenty, które zmieniają to życie raz na zawsze, i już nigdy nic nie jest takie samo. W życiu naszej dzisiejszej bohaterki, księżniczki Elżbiety, a później królowej Elżbiety II, takich momentów było bardzo wiele, ponieważ to życie było również bardzo długie. Na pewno jednym z momentów, które na zawsze zmienił jej życie, był moment, kiedy w Kenii podczas podróży zagranicznej reprezentując monarchię dowiedziała się 6 lutego 1952 roku, że jej ojciec, król Jerzy VI, zmarł. Było to o tyle nieoczekiwane, że tak naprawdę król Jerzy VI sam do końca prawie nie miał świadomości, że umiera. Przez bardzo długi czas trzymany był w niepewności i w niewiedzy przez swoich lekarzy, mimo że tak naprawdę miał już bardzo zaawansowane stadium raka płuc. Elżbieta... Zupełnie nieświadoma tego, w jakim stanie naprawdę znajduje się jej ojciec, wybrała się w podróż po to, by go zastąpić, ponieważ on dochodził do siebie po operacji usunięcia płata płuca. I właśnie ta wiadomość zaskoczyła ją w Kenii. I ta wiadomość zmieniła na zawsze jej życie, bo odtąd przestała być następczynią tronu księżniczką Elżbietą, stała się królową Elżbietą II. Tak naprawdę nie był to jednak pierwszy taki moment który zmienił życie Elżbiety na zawsze. Należy zacząć od tego, że ani Elżbieta, ani jej ojciec nie mieli nigdy zasiąść na tronie Wielkiej Brytanii. Jerzy VI, bowiem będąc jeszcze księciem Yorku, księciem Albertem, był po prostu młodszym bratem następcy tronu, księcia Walii Davida, który później stał się królem Edwardem VIII. Sytuacja potoczyła się jednak tak, w co nie chcę za bardzo wchodzić, ponieważ jest to zbyt skomplikowane, że 10 grudnia 1936 roku król Edward VIII abdykował. Oficjalną przyczyną była miłość do amerykanki podwójnej rozwódki Wally Simpson i powiedzmy, że na tym wyjaśnieniu na razie poprzestaniemy. Będzie na pewno odcinek poświęcony królowi Edwardowi VIII i wszystkich zawiłych, historycznych zakamarkach, po których teraz nie chcę się poruszać, żeby nie komplikować sytuacji. Natomiast ta abdykacja zmieniła wszystko. Przede wszystkim książę Jorku Albert stał się królem Jerzym VI. I on właśnie musiał przejąć obowiązki królewskie, mimo że tak naprawdę absolutnie nie był do tego ani przygotowany, ani tego kompletnie nie chciał. To zmieniło życie całej jego rodziny. Jego żony Elżbiety Teraz już królowej Elżbiety, oraz jego dwóch córek: Elżbiety i Małgorzaty. Nagle nieśmiały i jąkający się, nienawidzący żadnych publicznych wystąpień, książę miał zastąpić na tronie swojego przystojnego, popularnego brata, celebryte, często porównywanego nawet w opowieściach, w biografiach, do księżnej Dajany. I rzeczywiście tak było. David, później król Edward VIII, był niezwykle popularnym monarchą. Jeździł, ściskał dłonie, wszyscy go uwielbiali. Szczególnie wydawało się, że na sercu leżą mu kwestie osób bezrobotnych, kwestie socjalne tych ludzi najuboższych. Oczywiście był to tylko pozór, ponieważ sam wiódł niezwykle luksusowe życie i obsypywał okropnie drogimi, wręcz. Obrzydliwie drugimi prezentami swoją ukochaną Wallis Simpson, która oczywiście korzystała z tego z wielką radością. Natomiast na pozór, na zewnątrz, wydawał się być osobą bardzo wrażliwą na krzywdę innych ludzi i nic dziwnego, że ludzie go uwielbiali. Jak wejść w buty takiej osoby? Tutaj miał duży problem król Jerzy VI, natomiast z pomocą żony udało mu się przez te kwestie przejść. Wracając jeszcze do kwestii samej abdykacji, był to jeden z tych momentów, w którym Elżbieta, jako księżniczka, obserwując całą sytuację. Po raz pierwszy doświadczyła czegoś, co w tak skandaliczny sposób zachwiało monarchią. Tych skandali w jej życiu będzie bardzo dużo i właśnie ten pierwszy skandal pokazał jej w pewnym sensie, w jaki sposób należy sobie z takimi skandalami radzić. Ponieważ naprawdę był to krok tylko do tego, aby monarchia została obalona. To był ogromny skandal i Elżbieta widziała, jak bardzo te osobiste kwestie, często nad którymi jej dzieci czy wnuki później nie panowały, mogą negatywnie wpływać na losy monarchii, i w pewnym sensie ona sobie zdefiniowała tę monarchię wówczas jako firmę. I tak naprawdę zawsze dobro firmy przedkładała nad dobro swoich bliskich, którzy często swoim zachowaniem właśnie tę firmę na ryzyko narażali. Natomiast wracając do króla Jerzego VI, jego największym problemem, zanim został królem, było jąkanie się. Kiedy został królem, to było tych problemów zdecydowanie więcej i według opowieści, kiedy dowiedział się, że jego brat zamierza abdykować, po prostu płakał jak dziecko przytulony do swojej mamy, królowy, królowej Marii Tek, ponieważ tak bardzo nie chciał nieść tego ciężaru i później tak bardzo współczuł swojej córce Elżbiecie, że sama będzie ten ciężar przez całe swoje życie niosła. Na szczęście Jerzy nie był sam. Miał żonę. Jego żoną była szkocka arystokratka Elżbieta Bowes-Lyon, córka XIV hrabiego Stratmore i Kinghorn. Rzekomo ród wywodził się od samego Roberta Bruce'a, czyli legendarnego króla Szkocji. I rzeczywiście Elżbieta wychowywana była w takim totalnie arystokratyczno-sielankowym świecie, gdzie nie było praktycznie obowiązków, kobiety zajmowały się wyszywaniem, tańcem, nauką francuskiego itd. I kompletnie nie chciała wchodzić w ten świat. Rodziny królewskiej i takiego bardzo poukładanego grafiku i mnóstwa obowiązków, które się z tym łączyły. Dlatego dopiero za trzecim razem przyjęła oświadczyny księcia Alberta, nieśmiałego, acz przystojnego i bardzo wysportowanego księcia Alberta, ponieważ właśnie przerażała ją myśl o tym, że mogłaby wejść do rodziny królewskiej. Poza tym mówi się też dużo o tym, że ona tak naprawdę nie czuła wielkiego pociągu do mężczyzn. I właśnie dlatego gdzieś w rozmowie z kimś, kto zapytał ją, dlaczego odrzucał świadczyny księcia, powiedziała, że po prostu nie wyobraża sobie, że mogłaby zakochać się w jakimkolwiek mężczyźnie. Z wieloma flirtowała, w yy, wielu. Było w niej zakochanych, ale ona cały czas widziała siebie raczej jako wolną kobietę, nie potrafiącą do końca zaangażować się uczuciowo. I dopiero kiedy trzeci raz Albert, późniejszy król Jerzy VI, się oświadczył, ona przyjęła te oświadczyny i później z ulgą stwierdziła, że jednak jest w nim zakochana, więc wszystko wychodziło na dobre. Kiedy jednak Elżbieta przyszła na świat, jeszcze nic nie zapowiadało tego, że jej życie tak diametralnie się zmieni. Przyszła na świat 21 kwietnia 1926 roku i był to dosyć ciężki czas w historii. W Wielką Brytanią targały strajki, kryzys ekonomiczny. I tak naprawdę okazało się, że narodziny małej księżniczki stały się wybawieniem dla ludzi z tego całego kryzysu i z tych wszystkich dołujących myśli, które ludzi wówczas zaprzątały. Małą księżniczkę. Ochrzczono 29 kwietnia, zaraz po zakończeniu strajku generalnego, który zresztą zrobił ogromną krzywdę brytyjskiej gospodarce. I dla ludzi było to coś fantastycznego. Wreszcie pojawiła się jakaś radosna wiadomość, tym bardziej, że dziewczynka była prześliczna. Z czasem, kiedy rosła, miała takie złote loczki. Nawet nazywano ją Shirley Temple, jak tę małą aktorkę, która zawojowała Hollywood swoją śliczną buzią. I właśnie ona stała się w pewien sposób taką receptą, takim, Antydotum na wszystkie kryzysy, złe myśli yy, i tragedie, które się wydarzały. Yy, jej narodziny od razu diametralnie podniosły notowania rodziny królewskiej i szacunek ludzi do rodziny królewskiej, zainteresowanie rodziną królewską, co król Jerzy V przyjął z ogromnym zadowoleniem. On bowiem żył cały czas w przeświadczeniu, że na pewno straci tron, szczególnie po tym, jak upadały kolejne monarchie rosyjska, niemiecka, również Hanower, który przecież kiedyś do rodziny brytyjskiej królewskiej należał i on bardzo się obawiał, więc każda każdy sygnał zaufania społecznego i wzrostu sympatii do rodziny królewskiej był dla niego na plus. Zresztą król Jerzy V, sam będąc typem dość niesympatycznym, całkowicie stracił głowę dla swojej małej wnuczki. I nawet niektóre opowieści służby ludzi, którzy byli blisko, mówią o tym, że często nawet na czworakach pozwalał jej się Ujeżdżać jak konik, co było już zupełnie niepodobne do niego, człowieka, który na wszystkich krzyczał i szukał tylko pretekstu do tego, by komuś dać reprymendę. Także zmiękczyła serce nie tylko narodu, ale również swojego dziadka. Wkrótce na świat przyszła również druga córka pary, Małgorzata, która już totalnie podbiła serca ludzi i oni stanowili taką przepiękną rodzinę dla narodu, który. Potrzebował wartości, wartości rodzinnych, takich zwykłych. Miał pewnie już dość takich królów, którzy byli hulakami, tracili mnóstwo pieniędzy, mieli kochanki i wciąż wywoływali skandale, jak choćby król Edward VII. Czyli ojciec Jerzego V, pradziadek królowej Elżbiety. Dlatego również, kiedy kraj potrzebował takiego wyciszenia i spokoju, właśnie takie odwołanie do rodzinnych wartości, patrzenie na taką kochającą się rodzinę było czymś niezwykłym i było czymś bardzo sympatycznym. I to właśnie powodowało, że ludzie tak doskonale reagowali na rodzinę Yorków, jak ich nazywano. Niestety, oczywiście, historia lubi płatać figle i ta sytuacja nie mogła trwać wiecznie. Po pierwsze, tak jak już mówiłam, najpierw zmarł król Jerzy V na tronie zasiada jego najstarszy syn, książę David, książę Wali, który przyjmuje imię Edwarda VIII. Jednak wkrótce, nie doczekawszy nawet koronacji, abdykuje, a królem zostaje Książę Albert Książę Jorku jako Jerzy VI. Rola ta zaskakuje, ale natychmiast zostaje wrzucony w bardzo trudną sytuację polityczną, ponieważ na horyzoncie czają się czarne chmury w postaci Adolfa Hitlera i jego imperialistycznych zapędów. Oczywiście o wojnie cały czas się mówi, kwestia wojny cały czas się na horyzoncie pojawia, ciągle prowadzone są rozmowy i te rozmowy ciągle dają ludziom nadzieję na to, że pewnie do wojny nie dojdzie, tylko sobie pogrożą i to się tak skończy. Do wojny dochodzi oczywiście, jak wiemy, natomiast. Może to zabrzmi dziwnie, ale w 1939 roku myśli księżniczki Elżbiety zaprzątało coś zupełnie innego. W czasie wizyty w koledżu marynarki wojennej w Dartmouth wraz z rodzicami następował taki przegląd kadetów. Jednym z tych kadetów, zresztą kadetem, który ukończył tę szkołę z wyróżnieniem, był 18-letni książę Filip. Książę Filip był nieprawdopodobnie przystojny, nieprawdopodobnie wysportowany. Miał niebieskie przenikliwe oczy i jasne włosy, urodę wikinga. I od razu uprzedzając, wszyscy mówili o tym, że to był książę Filip Grecki. Rzeczywiście jego ojciec był królem Grecji. Ale tak naprawdę nie był Grekiem z pochodzenia, był Duńczykiem. I ta jego natura i uroda wikinga zdecydowanie natychmiast skradła serce Elżbiety. Elżbieta miała wtedy 13 lat. I tak naprawdę od momentu, gdy zobaczyła Filipa, mimo że później przez lata w jej życiu było wielu mężczyzn, nigdy nie potrafiła myśleć już o nikim innym, tylko o nim, szczególnie kiedy później zobaczyła go przeskakującego przez taką siatkę do tenisa, to po prostu natychmiast skradło jej serce. Tak jak mówiłam, Elżbieta miała wówczas zaledwie 13 lat, więc o żadnym związku jeszcze nie może być mowy, choć wiemy, że w czasie wojny Filip i Elżbieta wymieniali listy. Natomiast wtedy jeszcze oczywiście była zbyt młoda, by o czymkolwiek myśleć, no i wybuchła wojna, co zdecydowanie skomplikowało bardzo wiele rzeczy, a akurat życie uczuciowe księżniczki nie było najważniejsze w tym momencie. Filip został wysłany na front, był żołnierzem, służył w marynarce wojennej, natomiast Elżbieta została wysłana do Windsoru, by tam przeczekać. Bombardowania, barbarzyństwa, wojny. O ile początkowo Brytyjczycy w zasadzie nie widzieli jakichś wielkich różnic pomiędzy czasem pokoju a czasem wojny, poza tym, że racjonowano jedzenie, że ewakuowano dzieci z Londynu, że oczywiście widzieli żołnierzy maszerujących na front, jednak w jakiś sposób nie dotyczyło to ich bezpośrednio, więc nawet na początku, kiedy wojna się zaczęła, w 1939 roku, wojnę nazywano dziwną wojną. I tak do końca ludzie nie wiedzieli, czy to się przypadkiem tak po prostu nie wypali. Jednak rok 1940 przyniósł rozczarowanie. Jeśli ktoś liczył na to, że wojna się nie rozpocznie i nie dotknie Wielkiej Brytanii, najpierw mamy bitwę o Anglię, a później ciągłe bombardowania Londynu w czasie tzw. akcji Blitz. Które zaczęły się we wrześniu, a skończyły w listopadzie 1940 roku. A oczywiście to nie oznacza, że bombardować Londyn przestano, absolutnie nie. Londyn bombardowany był przez całą wojnę, jednak właśnie wówczas te bombardowania były bardzo intensywne. Król i królowa pozostali w Pałacu Buckingham ale oczywiście tylko na dzień. Wiemy już, że na noc byli wywożeni do Windsoru, gdzie spędzali noce ze swoimi dziećmi, a właśnie głównie w nocy następowały ataki i właśnie w, takiej, w ciągu takiej nocy zbombardowano pałac Buckingham. Na szczęście nikomu nic się wówczas jeszcze nie stało. Natomiast dziewczynki cały czas nasłuchiwały wieści, tym bardziej, że Windsor jest na tyle nieodległy od Londynu, że słychać było bombardowania, które miały miejsce w Londynie I one każdą bombę tak naprawdę odczuwały na własnej Skórze, próbowały zajmować sobie czas e, robiąc skarpety na drutach, czy swetry, czy szale dla żołnierzy na froncie, e, próbowały również angażować się w pewne polityczne sprawy. Mówię tutaj konkretnie o Elżbiecie, Małgorzata była za mała, poza tym była dalej od tronu, więc jakby nie była dopuszczana do tych najważniejszych m, rzeczy i wydarzeń, które się działy. Natomiast Elżbieta e, wygłosiła w pewnym momencie nawet orędzie do dzieci. W wszystkich krajów, które były dotknięte wojną, których mówiła, że wszystko będzie dobrze, że życzy im wszystkiego najlepszego i że tak naprawdę ona to rozumie, ponieważ sama przeżywa dokładnie to samo, co one. Oczywiście. Było w tej sprawie drugie dno. Tak naprawdę wymyślono to orędzie nie po to, żeby podnieść na duchu dzieci, ale po to, żeby zmiękczyć serca Amerykanów, żeby Stany Zjednoczone porzuciły swoją neutralność i włączyły się w wojnę. To była taka akcja propagandowa i jak się później okazało, ta akcja była w pewnym sensie skuteczna. Oczywiście wraz z całym szeregiem innych wydarzeń, które doprowadziły do tego, że Stany Zjednoczone do wojny się włączyły. Rzecz jasna, Elżbieta jako następczyni tronu nie mogła tracić czasu wyłącznie na robienie na drutach i wcale tak nie zamierzała być. W czasie swojego pobytu w Windsorze zgłębiała historię i konstytucję w Wielkiej Brytanii. Historię zgłębiała z ogromnym takim nabożeństwem to znaczy korzystała z tego, że jest w takim sercu monarchii brytyjskiej. Zamek w Windsorze był najstarszym z tych wszystkich, w których królowie mieszkali, został zbudowany w XI wieku i tam praktycznie ta historia, można powiedzieć, się zaczęła. Więc ona w pewnym sensie nasiąkała tą historią, doskonale ją później znając. Pytała, rozmawiała ze starszymi pokoleniami, jak to wyglądało. Wspominała czasy królowej Wiktorii, bardzo ją to wszystko interesowało. Również konstytucja, jak się okazało, była czymś, co ją bardzo wciągnęło. Miała nauczycieli, którzy tego prawa konstytucyjnego ją uczyli i byli zaskoczeni jej przenikliwością i takim bardzo drobiazgowym wczytywaniem się w prawo i tym, jak bardzo ją to interesowało. Ona zresztą bardzo mocno czerpała ze wzoru swojego ojca, króla Jerzego VI, który uważał, że monarcha powinien być niezależny, niezawisły, bezstronny i powinien w pewien sposób właśnie godzić, y, niż dzielić i raczej doradzać, wysłuchiwać, niż Ingerować w politykę. Taką też strategię przez całe swoje rządzenie Elżbieta wyznawała, i właśnie wzięło się to z tego, co obserwowała, patrząc na to, jak rządzi jej ojciec. Była do niego zresztą bardzo podobna, była bardzo spokojna, wręcz nieśmiała na początku, co nawet w pewnym sensie było uważane za taki mankament, a Jerzy sam cieszył się tylko z tego, że jego córka nie przejęła jego jąkania. W całej tej sprawie, oczywiście, Elżbieta była w pewnym sensie sama. I to miało naznaczyć całą jej przyszłość. To znaczy, można mieć dookoła ludzi mnóstwo, natomiast takie coś, jak noszenie brzemienia i ciężaru korony, to jest kwestia tylko jednej osoby, i zawsze się w tym jest samemu. I Elżbieta miała tego świadomość, widziała na przykład swoją siostrę, która się bawi. A ona musiała uczyć się konstytucji. Zresztą to działało w dwie strony, ponieważ z drugiej strony Małgorzata, mimo że doskonale się uzupełniały, uwielbiały się, spędzały ze sobą mnóstwo czasu i były takimi dwiema połówkami jednego jabłka, bo żeby ta była spokojna, Małgorzata żywiołowa, żeby ta była nieśmiała, Małgorzata była takim centrum uwagi, uwielbiała być w centrum zainteresowania, to jednak to był moment, kiedy się odrobina zazdrości pojawiała. Pomiędzy nimi, ponieważ Małgorzata e, gdzieś w środku była przekonana, że ona bardziej nadaje się na rolę królowej, właśnie dzięki temu, że była taka e, hej do przodu. Natomiast Elżbieta czuła, że właśnie siostra jej zazdrości, nawet kiedyś powiedziała o tym, że Małgorzata zawsze chce mieć to, co mam ja. Natomiast to jest chyba naturalne pomiędzy. Dwiema osobami, i szczególnie jeśli mamy osobowość taką jak Małgorzata, czyli osobowość taką trochę narcystyczną, bardzo egzaltowaną osobę, która myśli, że zawsze musi być w centrum uwagi, wtedy pojawia się problem. Natomiast dziewczęta doskonale sobie radziły, dając przedstawienia, pantomime, właśnie w zamku w Łyncorze dla okolicznych mieszkańców, także jednak się gdzieś uzupełniało. Oczywiście główne role zawsze grała Małgorzata. 6 czerwca 1944 roku nastąpiło lądowanie aliantów w Normandii i to wyzwoliło nieprawdopodobną złość Hitlera. To znaczy postanowiono użyć nowej generacji broni, była to bomba V1, której naturalnie użyto do bombardowania Londynu i na przykład pałacu Buckingham. I na przykład jednego dnia udało się zrzucić taką bombę na pałac Buckingham, w czasie, gdy w kaplicy gwardzistów odbywało się niedzielne nabożeństwo. Zginęło wówczas 100 osób. Na szczęście nie było wśród nich króla i królowej, ale było wielu ich przyjaciół, więc jakby ta śmierć dotknęła ich. Ponadto w wojnie zginął również w 1942 roku młodszy brat króla Jerzego VI, książę Kentu. Jerzy, zginął w niewyjaśnionej katastrofie samolotowej. To jest też osobna historia na osobny odcinek, ponieważ jest mnóstwo teorii i spekulacji na temat tego dlaczego tak naprawdę zginął bardzo doświadczony pilot. No ale oczywiście tym zajmiemy się kiedy indziej. W każdym razie ta wojna była coraz bliżej i dotykała rodzinę również, a nie tylko zwykłych ludzi, którzy tam walczyli i zmagali się z bombardowaniami. Mimo iż Elżbieta jako kobieta, następczyni tronu, księżniczka w pewnych względach oczywiście nie była traktowana po męsku, choćby kobiety nie dziedziczą tytułu księżnej, księżniczki Walii, ale w pewnych względach jednak była troszeczkę traktowana jak mężczyzna, chociażby w kwestii militarnej. To znaczy w dniu swoich 16 urodzin została oficjalnie mianowana honorowym pułkownikiem grenadierów. Grenadierzy to są, to jest jeden z pięciu regimentów, którzy stanowią tę gwardię. Królewską. Jeżeli przyjedziecie kiedyś do Londynu i będziecie obserwować zmiany warty, to możecie zobaczyć również wśród wartowników, właśnie grenadierów. Z grenadierami, zresztą, od zawsze królowa była związana później i zresztą do dzisiaj, kiedy wszystkie regimenty zmieniły nazwę na królewskie, w sensie regimenty króla, ten jeden pozostanie. Regimentem królowej, żeby uczcić jej pamięć. W każdym razie została jednym z grenadierów, została honorowym pułkownikiem grenadierów i przyjęła również ich salut w dniu swoich 16 urodzin. W międzyczasie została również mianowana doradcą stanu swojego ojca. I zaczęła być wtajemniczana w pewne rzeczy. Miała na przykład informacje na temat tego, jak przebiegały rozmowy gabinetu, czy właśnie jak ta polityka wygląda. I kiedy weszła w to wszystko, zobaczyła ogrom wojny, bo tak naprawdę, trzymana pod koszem w że nie bardzo wiedziała, co się dzieje dookoła, poza tym oczywiście, co do niej docierało, czyli tymi informacjami, które ktoś chciał jej przekazać. Nagle zaczęły docierać do niej informacje, których nie chciano jej przekazywać, kiedy była młodsza, i to ją przeraziło. Przeraziło ją również to, jak wielu ludzi ginie i jak tragiczna w skutkach jest ta wojna. Dlatego dopiero wiosną 1945 roku, ale udało jej się zostać włączoną do terytorialnych wojsk pomocniczych. Najpierw przeszła taki kurs, a później stała się właśnie członkiem terytorialnych wojsk pomocniczych, zajmowała się transportem. A zajmowanie się transportem oznaczało między innymi to, że zajmowała się samochodami, uczyła się je naprawiać, i to był czas, kiedy zrodziła się jej niesłabnąca nigdy miłość do aut. Do końca praktycznie sama prowadziła auta, czasami można ją było gdzieś tam zobaczyć w samochodach terenowych, kiedy naprawdę gnała, czasami z dużą szybkością po drogach, na przykład szkockich w okolicy Balmoral. Także to była wielka miłość, która się wówczas narodziła. Ale oczywiście mimo, że bycie w wojskach terytorialnych dało jej po raz pierwszy i tak naprawdę chyba jedyny w życiu taką namiastkę wolności, oczywiście było to dalekie od ideału. Po pierwsze, nie spała w takim dormitorium, gdzie spali wszyscy uczestnicy tego kursu, a później jej koledzy z oddziału, spała oczywiście szofer, dowoził ją rano i zabierał wieczorem z powrotem do zamku w incerze. Nie Brała też udział we wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce. Nawet sam fakt tego, że dopiero tak późno, kiedy już widać było na horyzoncie, że wojna się kończy, pozwolono jej w ogóle wstąpić do wojska, oznacza, że już wiedziano, że ta wojna będzie się miała ku końcowi. Nikt nie pozwoliłby jej się narażać, pozwalając jej brać udział w wojnie, która jest w pełnym pędzie i w której może zginąć. Przecież była następczynią tronu, dlatego była trzymana niesamowicie pod kloszem. Ale jednocześnie troszeczkę poznała ludzi i zaczęła troszeczkę inaczej patrzeć na pewne rzeczy. Wolność pełną piersią poczuła 8 maja 1945 roku, w dniu zwycięstwa, gdy najpierw wraz z rodziną stała na balkonie pałacu Buckingham, machając do ekstatycznych tłumów, szczęśliwych, że wojna wreszcie się skończyła, a później wraz z przyjaciółmi wymknęła się. Co Buckingham ze wraz ze swoją siostrą Małgorzatą, aby na ulicach razem ze wszystkimi świętować zwycięstwo. E, to był ten jeden raz, kiedy rzeczywiście była jedną z nich, a nie tą, która z tego balkonu macha. Natomiast koniec wojny oczywiście przyniósł kolejne zderzenie z rzeczywistością. Skończyła się wojna, zaczął się etap dorosłości. E, kryzys ekonomiczny był niesamowity, oczywiście trzeba było wszystko po wojnie odbudować. Mnóstwo ludzi zginęło, mnóstwo ludzi straciło cały dobytek, więc te myśli wszystkich były takie bardzo czarne, dlatego szukano oczywiście jak zawsze tematów zastępczych. Prasa była już wówczas bardzo dobrze rozwinięta, więc zaczęły się dysputy na temat tego, za kogo wyjdzie księżniczka Elżbieta. To był taki zastępczy temat, ale bardzo przyjemny. Szukano jej mnóstwa kandydatów, zresztą ona często chodziła na różne przyjęcia, spotykała mężczyzn. Bardzo wielu z nich, brytyjskich arystokratów, właśnie należało do tych regimentów, do regimentu grenadierów. Dlatego później często były takie spekulacje, że ona na pewno sama będąc takim honorowym członkiem tego regimentu, kogoś z tego regimentu poślubi.